10 największych zwierząt, które istniały na naszej planecie. Lista nie jest według wielkości, ale wedle stosunku rozmiarów do środowiska, w którym żyją oraz czasu występowania. 10. Słoń afrykański, gatunek ssaka z rodziny słoniowatych, największe współcześnie żyjące zwierzę lądowe, wcześniej uznawany za jeden gatunek wraz ze słoniem leśnym. Zwierzę stadne zamieszkuje afrykańską sawannę, lasy i stepy od południowych krańców Sahary po Namibię, północną Botswanę i północną część Afryki, w starożytności wykorzystywane jako zwierzęta bojowe. 9. Płetwal błękitny, gatunek ssaka, największe znane zwierzę w historii Ziemi. Długość ciała tego ssaka dochodzi do 33 metrów, a masa ciała do 190 ton. Jedynym naturalnym wrogiem płetwala jest orka. 8. Pyton siatkowy, gatunek węża. Wąż ten bardzo dobrze pływa zarówno w rzekach, jak i w oceanach. Występuje w całej Azji, zamieszkuje również Filipiny i Indonezję. Największy osobnik został odnaleziony właśnie w Indonezji i mierzył 10 metrów i ważył 160 kg. 7. Spinozaur, jeden z największych z tej rodziny dinozaurów żyjących na obecnych terenach Afryki. Pierwsze skamieniałości spinozaura zostały odkryte w Egipcie w 1910 roku i opisane przez niemieckiego paleontologa. Spinozaur był jednym z największych znanych tego typu dinozaurów, jednak ze względu na niekompletność zachowania materiału kopalnego trudno jest dokładnie określić jego rozmiary. Według szacunków opartych na podstawie skamieniałości opisanych w 2005 roku, dinozaury te mogły osiągać 18 metrów i ważyć 9 ton. 6. Argentynozaur, dinozaur, którego skamieniałości pochodzą z wczesnej kredy. Wagę zwierzęcia szacuje się na 100 ton, wysokość szacuje się na 33 metry, a długość na około 44 metry. Dinozaur ten żył na terenie dzisiejszej Argentyny. 5. Sarkozuch, rodzaj wymarłego wczesnokredowego gada pokrewnego współczesnym krokodylom, nie będącego ich przodkiem. Wielkość to około 12 metrów i waga około 8 ton, w tym czaszka ponad metr. Był jednym z największych krokodylomorfów wszechczasów. Argentavis, wymarły gatunek znany z trzech stanowisk późnego miocenu z centralnej i północnej zachodniej Argentyny. Największy znany nauce ptak latający, jaki kiedykolwiek żył na Ziemi. Rozpiętość skrzydeł ptaka wynosi 7 metrów. Dla porównania, największa rozpiętość współcześnie żyjącego ptaka to 3,5 metra, a osiąga ją albatros wędrowny. 3. Niedźwiedź krótkopyski, gatunek wymarłego ssaka drapieżnego z rodziny niedźwiedziowatych. Był największym lądowym mięsożercą żyjącym w pleistocenie na terenie Ameryki Północnej. Przeciętnie ważył prawdopodobnie około 770 kg, jednak osobniki z masą ciała dochodzącą do 1000 kg nie należały do rzadkości. 2. Jekelopterus. Wielkoraks wczesnego dewonu, największy z tawonów w dziejach. Znaleziono wyłącznie niekompletne szczypce mające długość 36 cm, a po zrekonstruowaniu brakującego fragmentu 46 cm. Poprzez analogię do innych wieloraków, zwłaszcza z tej rodziny, oszacowano długość całego ciała tego osobnika na około 2,5 metra. Ogarniacie? 2,5-metrowy skorpion. 1. Megalodon, wymarły gatunek ryby, prehistoryczny rekin, największa ze znanych ryb drapieżnych. Żył około 2,5 miliona lat temu. Z powodu chrzęsnej budowy szkieletu zachowało się niewiele skamieniałości tego gatunku. Jest on znany głównie ze skamieniałości w postaci olbrzymich trójkątnych zębów o drobnoząbkowatych brzegach, od których pochodzi nazwa gatunku. Znalezione zęby pozwoliły oszacować długość ciała rekina na ponad 18 metrów. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!